Naszą wizytę w krajach Beneluxu rozpoczynamy od Eindhoven w Holandii. Jedną z atrakcji turystycznych miasta jest neogotycki kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny z drugiej połowy XIX wieku. Miasto liczy ponad 220 tysięcy mieszkańców i jest piątym pod względem liczby ludności w Holandii. Eindhoven otrzymało prawa miejskie już w 1232 roku, ale w zasadzie nie ma tu zabytków, gdyż miasto zostało poważnie zniszczone przez naloty alianckie w czasie II wojny światowej i odbudowane po wojnie w nowoczesnym stylu. Maastricht jest prawdopodobnie najstarszym miastem Holandii, zamieszkałym nieprzerwanie od czasów rzymskich. Obecnie liczy około 125 tysięcy mieszkańców. Fragmenty średniowiecznych murów miejskich. Brama miejska z XIII wieku. Bazylika Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Morza, czyli Stella Maris, została wzniesiona w XI-XII wieku w stylu romańskim. Fasada zachodnia to tak zwany Westberg, szeroka wieża flankowana dwiema wieżyczkami, w których znajdują się schody. Główny portal przy fasadzie zachodniej i zaraz za nim kaplica z drewnianą figurą Madonny Gwiazdy Morza. Ma ona 135 cm wysokości i została wykonana w Czechach w pierwszej połowie XV wieku. Główny budynek straży na placu Vrijthof. Bazylika pod wezwaniem świętego Serwacego, pierwszego biskupa Holandii z IV wieku, pochodzącego z Armenii. Gotycki kościół świętego Jana Chrzciciela z charakterystyczną czerwoną wieżą. Ratusz wybudowany w XVII wieku. Odnowiony rynek, prawie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. W Maastricht w 1992 roku został podpisany traktat powołujący do życia Unię Europejską i wspólną walutę euro. Stary ratusz z XV wieku. Nieczynny kościół świętego Mateusza. Widok na miasto znad rzeki Mozy. Z Holandii przenosimy się do Luksemburga. Kompleks gmachów sądowych zwany miasteczkiem prawnym. Z lewej budynek arsenału. Skała Bok nad rzeką Alzette. W 963 roku książę Zygfryd wybudował tu zamek i tę datę uważa się za początki Luksemburga.
Ponadrewirska z okresu średniowiecza. Most Passerelle z 1861 roku. Centrum Kultury w dawnym opactwie benedyktyńskim. Wielkie Księstwo Luksemburg ma 2586 km2 powierzchni i liczy ponad 600 tysięcy mieszkańców. Dzielnica Grund, czyli Dolne Miasto. Siedziba Izby Deputowanych. Parlament Luksemburga jest jednoizbowy i liczy 60 członków. Pałac Wielkich Książąt. Oficjalna rezydencja książąt Luksemburga. Neobarokowy Pałac Miejski. Frys nad balkonem przedstawia przyznanie praw miejskich Luksemburgowi w 1244 roku. Na Placu Konstytucji wznosi się 21-metrowy pomnik pamięci, zwany potocznie Złota Pani. Fontanna u stóp katedry Notre Dame. Kościół został wybudowany w 1621 roku w stylu neogotyckim. Do rangi katedry został podniesiony przez Piusa IX w 1870 roku. Charakterystyczną cechą katedry jest jej czarna wieża. Wykonana w XVII wieku z drewna lipowego, Madonna z Dzieciątkiem Pocieszycielka Strapionych, do której przybywają liczne pielgrzymki. W katedrze jest pochowany Jan I Ślepy, znany również jako Jan Luksemburski. Był on między innymi królem Czech oraz koronowanym królem Polski w latach 1310-1335. U stóp pomnika Wielkiej Księżnej Szarloty protestują Irakijczycy. Kościół Świętego Michała, najstarsza istniejąca świątynia w mieście. Już w 987 roku w tym miejscu została zbudowana kaplica zamkowa. Obecny wygląd kościoła pochodzi z 1519 roku. Opuszczamy Luksemburg i przenosimy się do Belgii. Waterloo rozsławiła bitwa z 18 czerwca 1815 roku, w której sprzymierzone wojska dowodzone przez Wellingtona ostatecznie pokonały armię Napoleona. Na pamiątkę tej bitwy usypano kopiec lwa o wysokości 41 metrów, ukończony w 1826 roku. Na szczycie znajduje się statua lwa odlanego z żelaza, patrzącego w kierunku Francji. Wchodząc na górę, trzeba pokonać 226 schodów. Z góry roztacza się widok na pole bitwy i liczące obecnie 30 tysięcy mieszkańców miasto Waterloo. W budynku w kształcie rotundy można obejrzeć panoramę bitwy pod Waterloo. Panorama została namalowana przez francuskiego malarza Louis Dumoulin. To 110-metrowe dzieło powstało w 1912 roku dla uczczenia setnej rocznicy bitwy.
na przedmieściu Brukseli w parku Heysel z okazji wystawy światowej w 1958 roku wzniesiono monumentalny model kryształu żelaza powiększonego 165 miliardów razy. Jako symbol ówczesnych naukowych oraz technicznych osiągnięć wieku atomu nazwano go Atomium. Budowla ma 103 metry wysokości. Składa się z 9 kul symbolizujących atomy, połączonych ze sobą rurami, w których znajdują się schody ruchome. Każdy z atomów ma 18 metrów średnicy. Jedno z wejść do Parku Brukselskiego. Naprzeciw parku znajduje się Pałac Królewski, który jest oficjalną rezydencją rodziny królewskiej. Na stałe mieszka ona jednak w pałacu w Leken na obrzeżach miasta. Kiedy na dachu wywieszona jest flaga, to znak, że król Filip I przebywa w kraju. Katedra świętego Michała i świętej Guduli jest kościołem rzymskokatolickim, który status katedry otrzymał w 1962 roku. Budowla ma 114 metrów długości, a wysokość sklepienia 26,5 metra. Przy filarach rzeźby apostołów wykonane przez znakomitych rzeźbiarzy barokowych w XVII wieku. Barokowa ambona. Święty Michał. Kamienny ołtarz główny z 2000 roku. Święta Gudula żyła w latach 659-712 i poświęciła swoje życie ubogim i chorym. W transepcie witraże Jana Heka z 1537 i 1538 roku. Dwuwieżowa fasada zachodnia z XVI wieku o wysokości 64 metrów. Pomnik króla Baldwina I Bodue. Jeden z symboli Brukseli, wykonana z brązu figurka siusiającego chłopca, maneken bis. Figura często jest ubierana w stroje ofiarowane przez oficjalne delegacje państwowe. Wielki plac w Brukseli ma formę nieregularnego pięciokąta, zbiega się tu 7 ulic. W XIV wieku na Wielkim Placu wybudowano ratusz w stylu gotyckim z wieżą o wysokości 96 metrów. Neogotycki gmach zwany Domem Króla. Obecnie mieści się tu Muzeum Miasta. W środkowej kamienicy miał swą siedzibę cech krawców. Ta wspólna fasada łączy 7 kamienic. W 1998 roku Wielki Plac wraz z zabudową został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na placu odbywają się różne uroczystości, koncerty i przedstawienia. Narożna kamienica pod hiszpańskim królem była siedzibą cechu piekarzy. Balustradę zdobią figury symbolizujące siłę, ogień, wodę, wiatr, pszenicę i rozwagę, składniki uważane za konieczne do wypieku idealnego chleba. Dom Złotego Drzewa, dawna siedziba cechu piwowarów. Na szczycie kamienicy złoty posąg jeźdźca przedstawia Karola Lotaryńskiego. Część Brukseli zwana Górnym Miastem.
pomnik króla Alberta I i królowej Elżbiety I. Ogród na wzgórzu sztuki w tle kościół świętego Jakuba. Secesyjny budynek Old England, w którym obecnie mieści się Muzeum Instrumentów Muzycznych. Widok ze wzgórza sztuki na ogród i dolne miasto ze słynną wieżą brukselskiego ratusza. Kościół świętego Jakuba. Kościół był tu już w średniowieczu, a obecny pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. Siedziba Trybunału Obrachunkowego, jednej z instytucji belgijskiego parlamentu. Muzeum XVIII wieku w Pałacu Karola Aleksandra of Lorraine. Zegar uliczny. Pomnik Charlesa Bullsa, burmistrza Brukseli w końcu XIX wieku. Pasaż Królewski Świętego Huberta, galeria handlowa z połowy XIX wieku. Składa się z dwóch części o łącznej długości 200 metrów. Znajdują się tutaj luksusowe sklepy. Don Quixote i Sancho Panza na Placu Hiszpańskim. Obecnie protestancki kościół świętego Mikołaja z Bari, patrona kupców i żeglarzy. Jest jednym z najstarszych kościołów w Brukseli. Gmach giełdy papierów wartościowych wzniesiony w latach 1868-1873. Belgijska czekolada jest przez wielu uważana za najlepszą na świecie, a belgijskie trufle czekoladowe są nazywane królowymi słodyczy. I tym słodkim akcentem kończymy wizytę w Brukseli, by przenieść się do Gandawy. Gandawa jest stolicą belgijskiej prowincji Flandria Wschodnia. Kościół świętego Jakuba, jeden z najstarszych kościołów w Belgii. Rynek Piątkowy to duży plac wytyczony w XIII wieku, przy którym stoi wiele renesansowych kamieniczek. Budynek cechu garbarzy. Budynek związków zawodowych z XIX wieku. W centralnej części rynku znajduje się pomnik Jakuba van Artevelde, który był przywódcą rządu powstańczego przeciwko Francji w 1338 roku. Gandawa to 250-tysięczne miasto leżące w miejscu, w którym rzeka Leje uchodzi do rzeki Skaldy. Budynek, w którym w średniowieczu był przytułek i szpital dziecięcy, a obecnie jest Muzeum Folkloru.
Zamek Gravenstein to ogromna forteca należąca niegdyś do hrabiów Flandrii. Pierwsza budowla obronna znajdowała się tu już w X wieku. Od początku XV do końca XVIII wieku zamek był siedzibą sądu, w którym na szeroką skalę stosowano tortury. Dziedziniec wewnętrzny był wykorzystywany jako miejsce straceń. Renesansowe fasady kamienic przy rynku rybnym. Odrestaurowane domy cechowe kamieniarzy i murarzy, wolnych marynarzy i tych, którzy zajmowali się ważeniem ziarna i pobieraniem cła. Gotycki most Świętego Michała i kościół Świętego Michała po prawej stronie mostu. Widok z mostu Świętego Michała na dawny port zbożowy. Widok z mostu Świętego Michała na kościół Świętego Mikołaja i dzwonnicę. W środku widać wieżę katedry Świętego Bawona. Budynek z XIX wieku, w którym niegdyś znajdowała się poczta. Dom Alberta Dürera. Kościół Świętego Mikołaja, którego budowę rozpoczęto we wczesnych latach XIII wieku. Jednym z unikalnych elementów jest to, że wieża nie znajduje się nad głównym wejściem, a na skrzyżowaniu nawy i transeptu. Dom zwany domem Oseska od rzeźby na jego szczycie. Na fasadzie ratusza miejskiego widać dwie kontrastujące ze sobą części. Ta jest nowsza w stylu włoskiego renesansu i została wybudowana na przełomie XVI i XVII wieku. Druga część została wybudowana wcześniej, na początku XVI wieku, w stylu gotyckim. Dzwonnica w Gandawie, wybudowana w 1380 roku, ma 91 metrów wysokości. Do dzwonnicy przylegają sukiennice. Przywilejów nadanych miastu strzegł smok umieszczony na szczycie dzwonnicy. Wieża nad wejściem do katedry Świętego Bawona o wysokości 82 metrów. Święty Bawon był mnichem benedyktyńskim, a później pustelnikiem w VII wieku. Bogate barokowe wnętrze katedry pochodzi głównie z połowy XVII wieku. W tej katedrze był ochrzczony cesarz Karol V. Rokokowa ambona z 1745 roku. Kopia ołtarza gandawskiego wykonanego przez braci Van Eycków w połowie XV wieku. Obraz Rubensa Święty Bawon przybywa do klasztoru w Gandawie. Pomnik braci Huberta i Jana van Eyck.
gmach Królewskiego Teatru Flamandzkiego. Na koniec wizyty w Gandawie 13-wieczny zamek Geralda Diabła. Brugia to 120-tysięczne miasto, z powodu licznych kanałów w historycznej części miasta nazywane flamandzką Wenecją. Zwiedzanie rozpoczynamy od Mine Water, czyli Jeziora Miłości. Dom strażnika śluzy z XVII wieku. Wieża kościoła Najświętszej Marii Panny o wysokości ponad 122 metry. Budynek szpitala Świętego Jana jest jednym z najstarszych zachowanych budynków szpitalnych w Europie. Wzniesiony w XIII wieku kościół Najświętszej Marii Panny. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest Madonna z Brugii, rzeźba Michała Anioła, wykonana w białym marmurze kararyjskim w 1504 roku. Rzeźby apostołów pochodzące z 1618 roku. Grobowiec Marii Burgundzkiej i jej ojca Karola Śmiałego. Góra Kalwaria, tryptyk autorstwa Bernarda van Orleya. Muzeum Groningen ze zbiorami malarstwa flamandzkiego i belgijskiego z okresu 600 lat. Most z figurą świętego Jana Nepomucena. Brugia jest jednym z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Europie. Rejs łodzią po brugijskich kanałach jest dobrym sposobem zwiedzenia historycznego centrum miasta. Thank you.
Cała historyczna część miasta w 2000 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Brugia otrzymała prawa miejskie 27 lipca 1128 roku. Gotycki ratusz z XIV wieku, najstarszy w Belgii. Obok ratusza odrestaurowany budynek Archiwum Miejskiego. Po prawej stronie ratusza stoi Bazylika Świętej Krwi. W dolnej części budowli mieści się romańska Bazylika Świętego Bazylego. Górna część poświęcona jest kultowi świętej krwi. W ampułce przywiezionej z krucjaty podobno jest krew, którą Józef z Arymatei zmył z ciała Chrystusa. Sercem miasta jest rynek, przy którym stoją domy cechowe z wąskimi szczytami. Po środku stoi pomnik dwóch bojowników o wolność Flandrii w XIV wieku. Neogotycki gmach, w którym mieści się administracja Flandrii Zachodniej. Wysoka wieża, sięgająca prawie 88 metrów, to dzwonnica mieszcząca karylion złożony z 47 dzwonów. Wraz z sukiennicami, w których miejscy kupcy przechowywali sukno, jest niewątpliwie najbardziej okazałą budowlą Brugii. Już z rynku można dojrzeć wysoką wieżę katedry Zbawiciela. To główny kościół diecezji brugijskiej i najstarszy kościół parafialny w mieście. Budowę kościoła rozpoczęto w XII wieku, a status katedry świątynia otrzymała w XVIII wieku. Główny ołtarz powstał w 1642 roku. Witraże w transepcie. Mauzoleum biskupa Brugii Jana Baptysty de Castillo. Mauzoleum arcybiskupa Jana II Carondeleta. Lektorium z rzeźbą Boga Ojca na szczycie, wykonaną z białego marmuru. Ponad lektorium znajdują się XVIII-wieczne organy. Będące częścią lektorium wspaniałe drzwi zostały wykonane z miedzi w 1708 roku. Pomnik Simona Stevina, inżyniera i matematyka flamandzkiego. Na koniec wizyty w Brugii wracamy nad Jezioro Miłości, by odwiedzić Beginarz. Beginarze powstawały głównie w średniowieczu. Był to rodzaj klasztoru, w którym przebywały beginki i begardzi, czyli osoby świeckie oddane życiu religijnemu, ale nie składające ślubów zakonnych. W brugijskim beginarzu zachował się gotycki kościół i prawie 30 białych domków.
Średniowieczny zamek Hetsten, najstarszy budynek w Antwerpii. Nad miastem góruje 123-metrowa wieża katedry Najświętszej Marii Panny. Otoczony kamienicami cechowymi, rynek w centrum Antwerpii. Na środku rynku stoi fontanna przedstawiająca legendarnego rzymskiego żołnierza Silviusa Brabo, wyrzucającego dłoń odciętą olbrzymowi zwanemu Druon Antigon. Renesansowy ratusz wybudowany w drugiej połowie XVI wieku. Portal katedry Najświętszej Marii Panny. Pomnik chłopca Nello i psa Patrasze przed głównym wejściem do katedry. Jedno z bocznych wejść do katedry Najświętszej Marii Panny. Kościół świętego Karola Boromeusza, wybudowany w 1621 roku przez jezuitów. Kończymy wycieczkę po Belgii i wracamy do Holandii. W pobliżu miejscowości Kinderdijk jest największe skupisko zabytkowych wiatraków w całej Holandii, liczące 19 obiektów. Większość wiatraków została zbudowana w latach 1738-1740. Cała grupa wraz z tamami, śluzami, zbiornikami, pompami i budynkami administracyjnymi została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeden z wiatraków pełni rolę muzeum. Pozostałe wiatraki są zamieszkałe. Stacja pompowa Van Haften, wybudowana w 1972 roku. Zapora Mesland-Kering jest kluczowym elementem ochrony przeciwpowodziowej dla 1,5 miliona ludności Rotterdamu i okolic na wypadek ekstremalnego podniesienia się poziomu wody w Morzu Północnym. Składa się z dwóch stalowych barier o długości 237 metrów każda i wysokich na 22 metry. Jest jedną z największych ruchomych struktur na Ziemi. To model zapory, budowano ją 7 lat i kosztowała 450 milionów euro. Uroczyste otwarcie z udziałem królowej Beatrycze nastąpiło w 1997 roku. Zdjęcie prezentuje zaporę przegradzającą kanał Nieuwe-Waterweg prowadzący do portu w Rotterdamie. W drodze do Rotterdamu mijamy poldery zabudowane ciągnącymi się bez końca szklarniami. Na wjeździe do Rotterdamu, jak to nierzadko zdarza się w Holandii, skrzyżowanie drogi lądowej z drogą wodną. Po raz pierwszy Rotterdam wzmiankowany jest w 1283 roku, a prawa miejskie otrzymał w 1299 roku.
Jedną z turystycznych atrakcji jest euromaszt o wysokości 186 metrów. Z przesuwającej się w górę i obracającej się dookoła kabiny można oglądać panoramę Rotterdamu. Miasto leży w delcie Renu i Mozy. Liczy około 630 tysięcy mieszkańców. Most wiszący Erasmus, którego pylon ma 136 metrów wysokości, a jego charakterystyczne wygięcie spowodowało, że nazywany jest łabędziem. Miasto połączone jest z Morzem Północnym kanałem Nieuwe-Waterweg o długości 30 km. Jest tu największy port w Europie, rozciągający się na długości 40 km. Między Amsterdamem i Hagą w miejscowości Lisse znajduje się ogród Keukenhof, czyli ogród kuchenny. Na obszarze 32 hektarów rozkwita tu wiosną ponad 7 milionów kwiatów cebulowych, tulipanów, hiacyntów, krokusów, narcyzów i lilii. Ogród jest jedną z największych wiosennych atrakcji Holandii. Odwiedzają go corocznie setki tysięcy turystów. W 2018 roku był udostępniony dla zwiedzających w okresie od 22 marca do 13 maja. Wokół ogrodu Keukenhof rozciągają się rozległe pola tulipanów. Wiatrak pozwala spojrzeć z góry na ogród i otaczające go pola. Tulipany na polach nie są uprawiane na kwiaty, lecz na cebulki, dlatego po przekwitnięciu zostaną po prostu skoszone. Jest tu też Aleja Azalii, ale one jeszcze nie w pełni się rozwinęły. W ogrodzie jest 5 pawilonów. W pawilonie nazwanym Beatrix urządzono wystawę storczyków. Kolejny pawilon Willem Alexander.
pawilonie Oranje-Nassau można obejrzeć między innymi dekorację weselnego stołu. Nad wodą zlokalizowano pawilon Wilhelmina. Przejście przez wodę stanowi dodatkową atrakcję dla zwiedzających. Zegar słoneczny. Po ścieżkach ogrodu można by krążyć bez końca i odkrywać kolejne malownicze zakątki. Pora jednak kończyć wizytę, by odwiedzić Hagę. Haga, licząca ponad 500 000 mieszkańców, jest nazywana stolicą administracyjną Holandii. Ma tu siedzibę holenderski rząd, parlament i rodzina królewska. Stary ratusz haski z 1565 roku. Obecnie jest tu urząd stanu cywilnego. Hotel Gouden Hoofd, czyli pod złotą głową, w samym sercu starej Hagi. Wejście do Binnenhof, zespołu budowli otaczających dwa połączone ze sobą dziedzińce. Przy pierwszym stoi sala rycerska z XIII wieku, jeden z najbardziej znanych zabytków Hagi. Neogotycka złota fontanna przed salą rycerską. Wejście na drugi dziedziniec, przy którym stoi dom Maurycego, mieszczący muzeum z dziełami najwybitniejszych malarzy niderlandzkich i flamandzkich. Michael Swerts, grający w Warcaby. Rubens, portret kobiety, prawdopodobnie Klary Furmen. Bruegel, girlanda owoców otaczająca cybele. David Tenier II, kuchnia. Rubens, stara kobieta i chłopiec ze świecą. Łukasz Kranach I, Madonna z dzieciątkiem. Jan Holbein II, portret kobiety z południa Niemiec. Jan Memling, portret mężczyzny z rodziny Lespinet. Ambrosius Boschert I, wazon z kwiatami w oknie. Rembrandt, lekcja anatomii doktora Nikolasa Tulpa. Rembrandt, autoportret z kryzą. Rembrandt, Zuzanna. Rembrandt, portret starszego człowieka. Kolejny obraz Rembrandta. Paulus Potter, byk. Jan Vermeer, toaleta Diany.
Jan Vermeer, Dziewczyna z perłą. Dom Maurycego i Binehof od strony stawu dworskiego. Tu mieści się siedziba dwuizbowego parlamentu holenderskiego. W Hadze jest park miniatur Madurodam, zwany także Holandią w miniaturze. Najważniejsze zabytki i najciekawsze budowle Holandii można tu obejrzeć w skali 1 do 25. Park został utworzony w 1952 roku dla uczczenia ofiar II wojny światowej. Jego nazwa Madurodam pochodzi od nazwiska studenta George'a Maduro, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau. To już Grand Hotel Kurhaus w dzielnicy Scheveningen. Leży 3 minuty spacerem od plaży. Scheveningen jest nowoczesnym kurortem nadmorskim z długą piaszczystą plażą, deptakiem i molo. Na końcu mola jest diabelski młyn o wysokości ponad 40 metrów. W drodze z Hagi do Amsterdamu zatrzymujemy się na farmie produkującej holenderskie sery. Uczestniczymy też w krótkim pokazie produkcji tradycyjnych holenderskich drewniaków. Drewniane chodaki są elementem ludowego stroju holenderskiego. Obecnie produkuje się ich około 3 milionów par rocznie. Podobno najlepsze są z drewna olchowego. Chodaki otrzymały certyfikat Unii Europejskiej. Wytrzymują temperatury od minus 20 do plus 150 stopni Celsjusza, nacisk punktowy napięcie 400 kg, na palcach 750 kg i są nieprzemakalne. Amsterdam jest konstytucyjną stolicą Holandii, ale większość instytucji rządowych i przedstawicielstw obcych państw znajduje się w Hadze. Na początek z przystani zlokalizowanej opodal dworca kolejowego wyruszamy w rejs po kanałach Amsterdamu. Parking dla rowerów przy dworcu centralnym. Domy na barkach. Pierwsze tego typu zastosowania miały miejsce tuż po wojnie ze względu na dramatyczną sytuację mieszkaniową. Obecnie w Holandii są tysiące takich domów. Do ich popularności przyczyniły się wyjątkowo wysokie ceny gruntu.
kamienice mieszczańskie z XVII i XVIII wieku. Jeden z licznych zwodzonych mostów na amsterdamskich kanałach. Gmach Opery Narodowej i Baletu oddany do użytku w 1986 roku. Chudy most z XVII wieku, najsłynniejszy most Amsterdamu. Rijksmuseum to holenderskie muzeum narodowe, jedna z głównych atrakcji Amsterdamu. Zbiory obejmują nie tylko cenne dzieła malarskie, ale także rzeźbę, sztukę użytkową i rękodzieło. Hol wejściowy. W oknach holu na pierwszym piętrze są ogromne witraże o tematyce historycznej autorstwa brytyjskiego artysty Williama Francisa Dicksona. Kolekcja obrazów liczy ponad 5000 egzemplarzy malarstwa holenderskiego i światowego od XV do XIX wieku. Van Dyck, Martwa natura z serem. Rubens, Tryptyk z niewiernym Tomaszem. Franz Hals, Portret pary małżeńskiej. Jan Steen, Wesoła rodzina. Jan Vermeer, Mleczarka. Jan Vermeer, Kobieta czytająca list. Rembrandt, Straż nocna, jeden z najbardziej znanych obrazów świata. Rembrandt, Syndycy cechu sukienników. Rembrandt, Żydowska narzeczona. Franz Hals, Oddział kapitana Reiniera Reala. Cornelis van Haarlem, Upadek człowieka. Hendrik Goltzius, Lot i jego córki. Adrien van de Venne, Łowienie dusz. Rembrandt, Autoportret. Rembrandt, Portret Jana Vtenbogerta. Gerard Borch, Córka kupca, Helena van der Schalke. Gabriel Metsu, Medytacja starej kobiety. Bacchus i Ariadna, Arras XVII wieku. Wazon na tulipany. Bartolomeusz Helst, Portret Gerarda Bickera. Biblioteka w Rijksmuseum to publiczna biblioteka specjalizująca się w badaniach nad sztuką. Muzeum powstało w 1800 roku w Hadze. W 1808 roku zostało przeniesione do Amsterdamu przez Ludwika Bonapartego, brata Napoleona. W tym gmachu muzeum znajduje się od 1885 roku. Po 10-letniej renowacji muzeum ponownie otworzyło swoje podwoje w 2013 roku. Amsterdam był niemal 400 lat najważniejszym obok Antwerpii centrum obróbki diamentów na świecie. Nadal przoduje w detalicznym handlu diamentami. Odwiedzamy Royal Coaster Diamonds, szlifiernię założoną w 1840 roku. Tutaj ponownie szlifowano Koh i Nor, diament osadzony w koronie królowej Marii, żony Jerzego V. Uczestniczymy w krótkiej prezentacji wyrobów oferowanych przez firmę. Holendrzy na masową skalę korzystają z roweru jako dogodnego środka komunikacji w mieście. Przenosimy się na plac Dam pod Pałac Królewski. Gmach ten do 1808 roku pełnił funkcję ratusza.
Obok Pałacu Królewskiego jest kościół Nieuwe Kerk pod wezwaniem świętej Marii i świętej Katarzyny. Muzeum Figur Woskowych Madame Tissot. Monument narodowy upamiętniający ofiary II wojny światowej. Budynek starej giełdy. Giełda powstała w Amsterdamie już w 1607 roku. Neorenesansowy budynek dworca Amsterdam Central został posadowiony na około 9 tysiącach drewnianych pali wbitych w podmokły teren. Fasady mieszczańskich kamienic. Ich cechą charakterystyczną są duże okna będące ważną częścią mieszkania. Dawna Poczta Główna, a obecnie Galeria Handlowa Magna Plaza. Tylna fasada Pałacu Królewskiego z atlasem na szczycie. A obok tylna fasada kościoła Nieuwe Kerk, w którym odbywają się zaprzysiężenia władców Holandii. Oude Kerk, czyli Stary Kościół, został zbudowany w XIII wieku i jest najstarszym kościołem w Amsterdamie. Pomnik prostytutki w dzielnicy Czerwonych Latarni. Miasto Delft zostało założone w 1075 roku. Obecnie liczy ponad 100 tysięcy mieszkańców. Gotycki Nieuwe Kerk, czyli Nowy Kościół. Jego budowę ukończono w 1496 roku. W 1584 roku w specjalnym mauzoleum pochowano tu Wilhelma I Orańskiego i od tego czasu świątynia jest miejscem pochówku członków dynastii Oranien-Nassau. Znaczna część rynku jest niestety zamknięta z powodu występów związanych z Dniem Króla. Na rynku jest renesansowy ratusz z 1620 roku. Nowy kościół z kryptą grobową dynastii Oranien-Nassau jest w sąsiedztwie ratusza. Jego wieża wznosi się na wysokość prawie 109 metrów. Jak to często bywa w Holandii, miasto poprzecinane jest siecią kanałów. Nasza wycieczka rozpoczęła się w Eindhoven i kończy się w tym mieście. Jest rześki poranek, a ulice wyludnione. Za to wieczorem i w nocy hucznie obchodzono tu, podobnie jak w innych miastach Holandii, Dzień Króla, holenderskie święto państwowe, przypadające obecnie na dzień 27 kwietnia, to jest dzień urodzin króla Wilhelma Aleksandra. Eindhoven powstała w 1891 roku, pierwsza fabryka koncernu Philips, a to pomnik wieloletniego dyrektora koncernu, Fryderyka Philipsa. Jeszcze rzut oka na kościół świętej Katarzyny i pora wracać do kraju.